Monika Cipluchę, witam Państwa i zapraszam na drugą debatę kandydatów na burmistrza Dębicy. Szanowni Państwo, przed nami druga tura wyborów samorządowych, w której o fotel włodarza Dębicy ubiegają się pan Mariusz Szewczyk, obecny burmistrz miasta oraz kandydat na burmistrza reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Szewczyka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Oraz pan Mateusz Kutrzeba, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza miasta. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przypomnijmy, że na pana Mariusza Szewczyka w pierwszej turze zagłosowało 8416 wyborców, co stanowi 44,65%, a na pana Mateusza Kutrzebę 7630 mieszkańców Dębicy, to stanowi 40,48%. Zatem zapraszamy państwa na debatę, drugą debatę kandydatów na burmistrza Dębicy. Kilka informacji na początek. Nasza debata będzie miała trochę inne zasady i inny przebieg niż poprzednia. Najpierw będą panowie odpowiadali na pytania przygotowane przez dziennikarzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, a następnie każdy z kandydatów będzie mógł zadać 3 pytania swojemu przeciwnikowi. Na odpowiedź będą panowie mieli 1 minutę, w przypadku polemiki dodatkowe 30 sekund. Na koniec w wolnej wypowiedzi kandydaci będą mogli jeszcze raz zachęcić wyborców do głosowania na siebie. Rozumiem, że zasady są jasne. Tak, oczywiście. Zatem możemy zaczynać. Na początek, panowie, podobnie jak przed pierwszą turą, kilka pytań na rozgrzewkę. Pierwsze pytanie. Jak panowie oceniacie wynik pierwszego starcia? Pan Mateusz Kutrzeba. Bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że uzyskałem dobry wynik, ponad 40%. Wiele osób jeszcze miesiąc temu mówiło o tym, że w Dębicy odbędzie się tylko jedna tura. Okazało się inaczej, to mieszkańcy zadecydowali, ponad 7,5 tysiąca osób oddało na mnie głos, także optymistycznie patrzę na to, co się dzieje w tej kampanii w drugiej turze i mam nadzieję, że 4 listopada zwyciężę te wybory i zakończy się to sukcesem. A jak pan Mariusz Szewczyk ocenia wyniki pierwszej tury? Bardzo zadowolony jestem z wyniku. W wyniku ponad 8400 głosów mieszkańców. Myślę, że mieszkańcy docenili moją pracę przez te 4 lata. Myślę, że również wynik uzyskany przez moich kandydatów na radnych jest bardzo dobry. Zatem drugie pytanie. Czy sprawdziliście panowie, jak powinny brzmieć odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy wam w poprzednim programie? Po pierwsze, najpierw, czy pamiętacie panowie te pytania? Ja pamiętam. Pan pamięta, panie Mateuszu, czyli tak. Jakie to było pytanie? Ja miałem zadane pytanie, ilu mieszkańców w tej chwili jest w Dębicy. Tak. Sprawdziłem, pomyliłem się o około 200 osób. Jest w tej chwili 45 946, z tego co pamiętam. Czyli odrobił pan zadanie domowe. Tak. Panie burmistrzu, a ilu burmistrzów do tej pory rządziło Dębicą? Powiedziałem, że kilkudziesięciu. Na dzień dzisiejszy jest to 55 burmistrzów, także... Do tej pory rządziło miastem 55 burmistrzów. Pod kątem są zapiski po prostu tych danych. Dziękuję serdecznie. Widzę, że panowie odrobiliście zadanie domowe. W takim razie przechodzimy do pierwszej zasadniczej części debaty. Tuż przed drugą turą wyborów samorządowych. Ponieważ w pierwszej debacie kilka tygodni temu poruszyliśmy większość tematów związanych z gospodarką, komunikacją, oświatą, kulturą i budownictwem, ta dzisiejsza debata przed drugą turą będzie miała nieco inny charakter. Panie Mateuszu, dlaczego pana zdaniem pan Mariusz Szewczyk nie powinien zostać burmistrzem Dębicy? Proszę wymienić 5 pozytywnych i 5 negatywnych cech pana Mariusza Szewczyka. Trochę za szerokie pytanie, jak na jedną minutę. Niemniej jednak nie chciałbym tutaj nikogo oceniać negatywnie. Myślę, że to nie moja rola. Jest to rola wyborców, którzy w drugiej turze ocenią, czy warto i czy lepiej i korzystniej dla miasta będzie oddać głos na pana Mariusza, czy na mnie. Też nie chciałbym tutaj jakby wymieniać cech, które powinien mieć dobry gospodarz miasta. Wiem, jakie cechy posiadam ja i wiem, że będę je umiał wykorzystać dla pracy dla naszego miasta i dla jego mieszkańców. Myślę, że przede wszystkim jest to zdolność komunikacji, działanie ponad podziałami i również myślę, że będę w stanie wykorzystać dotychczasowe swoje doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i przeniosę je na poziom miejski. Dziękuję bardzo. A teraz na podobne pytanie proszę o odpowiedź pana Mariusza Szewczyka. Dlaczego pana zdaniem Mateusz Kutrzeba nie powinien zostać burmistrzem Dębicy? I proszę również wymienić 5 pozytywnych i 5 negatywnych cech kontrkandydata. Nie śmiałbym wymieniać, bo nikt mi nie dał prawa do oceniania drugiego człowieka. Ktoś jest nazbyt zwinny, to tak jak
tam jest powiedziane, niech rzuci pierwszy kamień. Pan Mateusz jest osobą, która prezentuje swój poziom i uważam, że mieszkańcy Dębicy zadecydują właśnie, który z nas będzie rządził przez następne 5 lat. Myślę, że program nasze spotkania, nasze debaty dadzą mieszkańcom wolę wyboru. A propos programu, w takim razie drugie pytanie. Czym zasadniczo różnią się wasze programy wyborcze? Pan Mariusz Szewczyk, proszę pana jako pierwszego odpowiedź na to pytanie. Pewno się niewiele różnią, są podobne. Myślę, że mój program jest bardziej oparty na realnych budżetowych zapiskach w budżecie. I myślę, że mój program to jest program skonsultowany z mieszkańcami. Myślę, że to, co jest rozpoczęte, w tym programie jest zawarte. Pan Mateusz Kutrzeba. Mój program wyborczy powstał przede wszystkim na podstawie szerokiej analizy dokonanej przez ekspertów z różnych branż. Został on skonsultowany z radnymi obecnej kadencji oraz z radnymi, którzy byli radcami miejskimi wcześniej. Został on przekonsultowany również, jeżeli chodzi o te kwestie osiedlowe, z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Ja, tak jak zapowiedziałem, 2,5 miesiąca temu tak zrobiłem. Spotkałem się z mieszkańcami na wszystkich osiedlach. Były to spotkania otwarte, ale również w prywatnych domach na zaproszenie ludzi. I ten program został uzupełniony o te sugestie. Są na to źródła finansowania, środki krajowe, środki zewnętrzne. Jestem pewny, że jeżeli tylko mieszkańcy oddadzą na mnie głos, to ten program uda mi się zrealizować. A czy zapoznaliście się panowie ze swoimi programami wyborczymi, panie burmistrzu? Zapoznał się pan z programem wyborczym pana Mateusza Kutrzeby? Na pewno się zapoznałem. Myślę, tak jak pani powiedziałem wstępnie, że są programy podobne na pewno i widzę, że w tych naszych programach dobro miasta jest celem najważniejszym. Czym w takim razie różnią się wasze programy wyborcze, panie Mateuszu? Przede wszystkim ja w swoim programie chciałem położyć duży nacisk na jakość życia. Uważam, że jest to jakby podstawowy warunek do tego, żeby zachęcić mieszkańców miasta, szczególnie tych młodych, młode rodziny, żeby zechcieli w Dębicy zostać, a nie wyjechali do innego miasta w województwie albo nawet poza województwo. Czyli jest na pierwszym miejscu ta jakość życia, jest budownictwo mieszkaniowe, poprawa jakości powietrza, rewitalizacja terenów zielonych, remont kina, w którym się obecnie znajdujemy, w Domu Kultury Kosmos, a najpierw na stałe przejęcie go od firmy oponiarskiej Dębica. Myślę, że te składowe oraz wiele innych elementów sprzyjających poprawie jakości życia będą sprzyjać temu, że młodzi ludzie będą chcieli tutaj w Dębicy mieszkać, tutaj wychowywać dzieci, tutaj płacić podatki. Oczywiście jest to też szeroki pakiet dla przedsiębiorców, pewne ulgi, budowa inkubatora przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jeżeli panowie wygracie wybory, jakie zmiany personalne zostaną wprowadzone w mieście? Wyborcy chcą wiedzieć, kto zostanie zastępcą burmistrza w przypadku wygranej pana Mateusza Kutrzeby i pana Mariusza Szewczyka i dlaczego. Czy będą zmiany na kluczowych stanowiskach w mieście? Pan burmistrz, bardzo proszę odpowiedź. Na pewno do swojego zespołu zachęcę młodych ludzi. Chciałbym, żeby ci ludzie brali udział w kierowaniu miastem. Myślę, że współpraca między młodymi ludźmi a doświadczonymi spowoduje to, że będą się rodzić nowe pomysły na dobre zmiany w Dębicy. Pan Mateusz Kutrzeba. Ja, szanowni państwo, nie chciałbym dzielić skóry na niedźwiedziu. Wyborcy zadecydują 4 listopada. Nie chciałbym też o tym mówić, kto zostanie wiceburmistrzem, ponieważ mamy ten przywilej, że udało nam się zdobyć samodzielną większość w mieście. Także na razie się nad tym nie zastanawiamy, skupiamy się na kampanii wyborczej w drugiej turze wyborów. Jeżeli chodzi o kwestie organizacji pracy urzędu i spółek podległych, to na dzisiaj nie przewiduję żadnych zmian. Naprawdę patrzę dobrze na to, w jaki sposób pracują urzędnicy, w jaki sposób wykonują swoją pracę. Oceniam ją bardzo dobrze. Uważam, że pracują tam merytoryczne i dobrze przygotowane osoby. Kolejne pytanie, panowie. Czy jeżeli podczas normalnego dnia pracy zgłosi się do sekretariatu mieszkaniec Dębicy z prośbą o pilne przyjęcie w ważnej sprawie, czy zostanie wysłuchany pomimo tego, że kalendarz dnia burmistrza jest w całości zapełniony? Panie Mateusz. Oczywiście mogą się takie sytuacje zdarzyć, że ten kalendarz faktycznie będzie zapełniony niemalże każdego dnia, bo to jest taki rodzaj pracy. Niemniej jednak dla mnie mieszkaniec będzie najważniejszy i myślę, że będę w stanie wygospodarować 5-10 minut, żeby tą osobę przyjąć, porozmawiać o jej problemie i ewentualnie pokierować ją, co ma dalej robić. Także jak najbardziej będę otwarty na to, żeby w pierwszej kolejności przyjmować mieszkańców, pomimo tego, że mój plan dnia będzie już inny. Panie burmistrzu.
Zawsze tak było. Do tej pory przyjmowałem mieszkańców w każdy czwartek, ale żaden mieszkaniec nie odszedł z kwitkiem w inny dzień tygodnia. Mieszkańcy są bardzo ważną rolą, odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu programów dla miasta. Również problemy ich są na bieżąco, chcą, żeby problemy na bieżąco były rozwiązywane. Także tutaj mieszkaniec dla mnie był zawsze najważniejszy. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Proszę o podanie nazw ulic w Dębicy, które zostaną w pierwszej kolejności wyremontowane po objęciu przez panów funkcji włodarza Dębicy. Pan burmistrz. To najpierw dokończymy ulicę Fabryczną, to jest, która jest teraz remont, później ulica Poddęby. Mamy złożony wniosek na Schetynówkę, na ulicę Kwiatkowskiego. Myślę, że te ulice będą w pierwszej kolejności i te wszystkie inne pozostałe z utrzymania bieżącego. Panie Mateusz. Ulica Fabryczna, tak jak pan Mariusz powiedział, ponieważ tam w tej chwili odbywają się remonty i konieczne jest, żeby tą inwestycję po prostu dokończyć. Bardzo zdegradowana jest ulica Mościckiego, także również myślę, że powinien się tam odbyć jak najszybciej remont. Chociaż z drugiej strony ja nie ukrywałem nigdy, że jeżeli uda mi się wygrać te wybory, to będę chciał dokonać takiego audytu prac infrastrukturalnych w mieście. I będę chciał się przyjrzeć, na jakie ulice już mamy dokumentację, bo dzisiaj często jest tak, że wykonuje się kolejne dokumentacje, które później przez miesiące, lata leżą w szafie, a to nie o to chodzi. Będę chciał zacząć od tych ulic, na które już mamy dokumenty, mamy pozwolenia i wiemy, że te inwestycje można wykonać. I po prostu będę chciał taką organizację wprowadzić, żeby to było czytelne nie tylko dla urzędników, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Kiedy i za jakie środki zostanie wyremontowana okolica dworca PKP, która powinna, podobnie zresztą jak rynek, być wizytówką miasta, a od wielu lat straszy swoim wyglądem mieszkańców i przyjezdnych? Panie Mateuszu. No jest to trudny temat, bo jak dobrze wiemy, są tam problemy z własnością działek. Dworzec mamy już bardzo ładny, wyremontowany, tak jak pani redaktor słusznie stwierdziła, jest to druga wizytówka miasta, powinna być drugą wizytówką miasta po naszym rynku. Uważam, że powinniśmy zacząć od tego, żeby wreszcie wokół dworca zacząć porządnie sprzątać, prawda? Żeby tam było czysto, pomimo tego, że być może niektóre tereny nie są terenami miejskimi, uważam, że na to nie powinniśmy patrzeć. Powinniśmy rozpocząć działania, żeby te działki przejąć. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić z tą paskudną wiatą, która już od lat szpeci okolice dworca. Wiemy, że to jest własność prywatna, ale powinniśmy na poważnie podejść do tematu i zastanowić się, co w tym miejscu zrobić. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Jeśli chodzi o dworzec kolejowy, to tak jak tutaj pan Mateusz wspomniał, on ma już określony, ładny, wiarygodny wygląd. Myślę, że jeśli chodzi o parkingi wokół niego, to właśnie w piątek byłem w Krakowie w celu dokonania właściwych wpisów uzgodnień do aktu notarialnego. Myślę, że ten teren jest w pierwszej kolejności do zagospodarowania. Tam jest przygotowany projekt i myślę, że również jesteśmy wpisani w program operacyjny i te parkingi powstałe z drugiej strony, od strony słonecznej, pozwolą nam na to, że już będzie w pewien sposób rozwiązany problem parkingów. Kolejny etap to na pewno dworzec autobusowy. W tej chwili firma przygotowała projekt, zostały dokumenty złożone w PKP Nieruchomościach. Dziękuję bardzo, ale pozostając jeszcze przy tym temacie, szanowni państwo, drugi podobnie brzydki obiekt, szkielety miejskie w centrum miasta. Czy wreszcie ktoś zrobi z tym porządek? To jest teren prywatny, ale przecież miasto ma różne prawne możliwości, żeby zmusić właścicieli takiej ohydnej nieruchomości do zmiany zagospodarowania tego terenu, panie burmistrzu. Czy teren prywatny, tak jak pani wspomniała, właściciel złożył u nas warunki zabudowy tego terenu bodajże 3 lata temu i otrzymał te wszystkie warunki. W tej chwili jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę i on jest w starostwie. I w czym jest problem? W tym jest problem, że ta działka nie jest duża i właściciele działek wokół tego terenu nie chcą się zgodzić, ale trwają prace w starostwie. Ten pan chce wybudować ten punkt usługowy. Panie Mateuszu, czy pan ma pomysł na rozwiązanie tego problemu? Tak jak pan burmistrz powiedział, jest to własność prywatna. Niemniej jednak uważam, że z należytym szacunkiem należy podchodzić do przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w Dębicy i miasto powinno wprowadzać i działać w taki sposób, żeby nie utrudniać, a po prostu pomagać. Myślę, że niedługo tam w tym miejscu coś powstanie. Oczywiście, no, tak jak pan Mariusz powiedział, będzie to pewnie punkt usługowy.
Natomiast w moim przekonaniu nie o to chodzi, żeby w rynku budować albo otwierać same punkty usługowe. Oczywiście to też jest ważne, prawda? Natomiast uważam, że powinno być to jednak kompatybilne z rewitalizacją płyty rynku i oddania rynku wreszcie mieszkańcom miasta. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Jakie propozycje mają panowie dla młodych mieszkańców, osób w średnim wieku i dla starszych dębiczan, którzy aktywnie spędzają czas w mieście? Panie Mateusz. Jeżeli chodzi o młodych mieszkańców, to w swoim programie wyborczym zamieściłem rewitalizację terenów zielonych. Chciałbym, żeby bulwary zielone nad Wisłoką wreszcie zaczęły tętnić życiem. Dzisiaj są to tereny dzikie. Powinny tam powstać ścieżki rowerowe, place zabaw, plaże do siatkówki, plaża miejska, mini amfiteatr do letnich koncertów oraz miejsce na punkty gastronomiczne. Uważam, że jest to świetne miejsce. My z tego przywileju położenia nad rzeką po prostu nie korzystamy. Chciałbym, żeby to miejsce było takim sercem letnim spędzania wolnego czasu. Oczywiście budowa kolejnych placów zabaw na dębickich osiedlach razem z siłowniami plenerowymi, urządzeniami przystosowanymi do małych dzieci, do osób niepełnosprawnych oraz do seniorów. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Ja również, jeżeli chodzi o miejsca dla młodzieży, to właśnie zdobyłem pieniądze wraz z radnymi sejmików województwa podkarpackiego na remont dwóch domów kultury. To właśnie w tych domach po remoncie ta młodzież będzie mogła znaleźć miejsce na zdobywanie dalszych szlifów, czy w tańcach, czy w recytowaniu wierszy, czy po prostu w spędzaniu czasu wolnego. Myślę, że obiekty sportowe, które są, czyli basen, lodowisko, modernizacja lodowiska pozwoli na to, że w większym dostępie czasowym będzie możliwe korzystanie z tych obiektów. Jeśli chodzi o Park Skarbka, program rewitalizacji zakłada właśnie strefy aktywnych dla młodych, dla starszych, dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Panowie, proszę o podanie konkretnych pomysłów na promocję Dębicy. Proszę, żeby każdy z panów zaproponował hasło promujące Dębicę. Panie burmistrzu. Ja generalnie chciałbym promować Dębicę przez sport. Jest to dziedzina taka, która tutaj przez te 4 lata, kiedy byłem burmistrzem, sprawdziła się. Organizowanie mistrzostw Polski, finałów mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach, organizowanie różnych zawodów sprawiało, że Dębica była tym bardzo zainteresowana i myślę, że takie działanie przez sport, mamy tyle obiektów sportowych, mamy tyle dyscyplin sportowych, które uprawiają nas młodzież, że właśnie Dębicę chciałbym promować przez sport. Jakieś hasło wyborcze? Może hasło, przepraszam, do promocyjne? Dębica na sportowo, może trzeba go po prostu dopracować. Dziękuję bardzo, panie Mateusz. Myślę, że takim dobrym hasłem, który skupia wszelkie zalety położenia miasta i mieszkańców, którzy w nim mieszkają, to Dębica przyjazna dla wszystkich. Czyli po pierwsze Dębica poprzez podniesienie jakości życia przyjazna dla młodych rodzin, dla młodych mieszkańców. Dębica poprzez inwestycje w infrastrukturę przeznaczoną dla seniorów przyjazna dla seniorów. Dębica poprzez nadanie nowych impulsów rozwojowych i poszerzenie granic miasta przyjazna wreszcie dla przedsiębiorców. Mi się wydaje, że to powinny być takie strategiczne decyzje. Owszem, tak jak pan Mariusz powiedział, sport również i kultura są ważne. Natomiast to nie są strategiczne rzeczy. To hasło powinno obejmować strategiczne inwestycje, które dadzą tutaj miejsca pracy, które pozwolą na to, że mieszkańcy będą chcieli tutaj mieszkać i będzie im się żyło dobrze i którzy dopiero wtedy będą z tych przywilejów kulturalnych albo sportowych chcieli skorzystać. Czyli hasło? Tak jeszcze szybciutko. Dębica przyjazna dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Panowie, a teraz kilka pytań na tematy niezwiązane z naszym miastem, a dotyczące kandydatów na burmistrza Dębicy. Będziecie panowie odpowiadali na zmianę na każde pytanie. Pierwsze kieruję zatem do, jako pierwszy odpowiadał będzie pan Mateusz Kutrzeba. Jakie ma pan hobby? Z racji tego, że dużo pracuję, nie mam za wiele czasu na to, żeby mieć jakieś zajęcia poza tym. Natomiast każdą wolną chwilę staram się spędzać po prostu z rodziną, z moją żoną Anią i córką Antosią. I korzystając z tego po prostu lubię gotować. Jest to moja pasja, moi znajomi, moja rodzina mówi, że dobrze gotuję. Kuchnia polska, kuchnia włoska, ponoć jestem specjalistą w makaronach.
Dlatego, tak jak powiedziałem, moja pasja to gotowanie. Dzięki temu spędzam swój wolny czas z rodziną. Lubię, gdy moi znajomi do mnie przyjdą i powiedzą, że Mateusz, to mi smakowało, to było pyszne. Wtedy spędzamy razem wspólnie czas, rozmawiamy o wszystkim i o niczym. Także myślę, że właśnie to jest to. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jakie jest pańskie hobby? Moje hobby to sport oczywiście. Przede wszystkim piłka nożna. Kiedy mogę, uczestniczyć w meczach reprezentacji, wyjeżdżam na nie. Kiedy też mogę, to uczestniczyć w meczach drużyn tutaj naszych ligowych, jak również czasem bywam w Mielcu na meczu Stali Mielec. Generalnie czas, jeszcze raz czas. Również staram się dużo czasu poświęcać swojemu wnuczkowi Mikołajowi. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jaką książkę ostatnio pan przeczytał i dlaczego? Przeczytałem o panu Tadeuszu Gardzielu. Książka, która wczoraj została wydana, był tutaj koncert. Przeczytałem, przyszedłem z koncertu i po prostu tyle świetnych ludzi opowiadało o tym człowieku, tutaj w Dębicy żył, bywał. Można powiedzieć, młodych ludzi do siebie bardzo przywiązywał. I wracając z koncertu, postanowiłem przeczytać. Bardzo fajna, polecam wszystkim. A tak na bieżąco czytam książkę Jezus mówi do ciebie. Dziękuję bardzo, panie Mateusz. Ostatnio wróciłem do trylogii Tolkiena Władca Pierścieni. Jest to moja ulubiona książka. Kilka razy w roku do niej wracam i z przyjemnością czytam. Najlepiej się przy niej odprężam. Dziękuję bardzo. A jakie filmy pan lubi, panie Mateuszu? Jaki film zrobił na panu największe wrażenie? Mówimy o ulubionym filmie, tak? Oczywiście. Mój ulubiony film niezmiennie od lat to Gladiator. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Mój ulubiony to Titanic, film, który jakoś przemawia do niektórych osób, do osób, które mając pieniądze, nie mając szczęścia, mogą wszystko stracić. Dziękuję bardzo. Już była mowa o gotowaniu, więc teraz może zapytam pana burmistrza, czy potrafi pan gotować, jakie potrafy przyrządza pan najlepiej? Potrafię ugotować ulubione zupy mojej rodziny. Potrafię również przygotować drugie danie, ale moją specjalnością to są sałatki. Sałatki w każdej postaci. Potrafię z warzyw wyczarować różne rzeczy, które smakują i o których się dość głośno mówi w moim towarzystwie. Dziękuję bardzo. Panie Mateuszu, wiemy, że pan jest mistrzem kuchni włoskiej, a która konkretnie potrawa jest może tą mistrzowską w pana wykonaniu? Pasty. Makarony. Gotuję z miłą przyjemnością dla mojej żony, dla mojej córeczki, która też bardzo lubi makarony, zresztą jak każde dziecko. I sprawia mi to niebywałą przyjemność, kiedy widzę, że córce i małżonce smakuje. Także kuchnia włoska, tak jak pani redaktor powiedziała, ale też lubię kuchnię polską, lubię gotować nasze tradycyjne przysmaki, takie jak pierogi, bigos, czy nawet potocznego schabowego w niedzielę również. I myślę, że jestem w tym dobry. Znajomi chwalą, że zawsze im smakuje, także tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Panowie, jakiej drużynie kibicujecie, panie Mateusz? Mówimy o polskiej drużynie, czy zagranicznej? Jaką pan uważa za najlepszą? Jeżeli chodzi o zagraniczny futbol, to od lat praktycznie szkoły podstawowej razem z moim serdecznym przyjacielem kibicujemy Manchesterowi United, drużynie, która gra w Anglii w Premiership. Jeżeli chodzi o piłkę polską, ekstraklasową, to od lat jakby darzę sympatią Wisłę Kraków. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. No, moją taką drużyną jest Widzew Łódź. Od lat, kiedy dorastałem, ta drużyna pokazywała charakter na europejskich boiskach, w meczach z Liverpoolem, z Juventusem. I myślę, że teraz, kiedy jest w drugiej lidze, bardzo im kibicuję, żeby wrócili z powrotem do ekstraklasy. Dziękuję bardzo. Panowie, kto jest waszym idolem, panie burmistrzu? No, moim idolem ze względu na wiek jest święty Jan Paweł II. Wtedy dojrzewałem przy jego naukach, przy jego działaniach, przy jego zaangażowaniu w pracę z Solidarnością, gdzie przyjeżdżał do kraju, gdzie kilkakrotnie mogłem się z nim spotkać. Dla mnie to jest taka potęga, że mogłem chodzić wtedy, dotykać osoby świętej. Dziękuję bardzo, panie Mateusz. Ja tak bardziej przyziemnie może. Oczywiście postać Ojca Świętego jest bardzo ważna dla mnie, dla każdego Polaka powinna być bardzo ważna. Niemniej jednak moim idolem jest mój tata.
Jest mój tata z tego względu, że myślę, bardzo dobrze nas wychował, mnie i mojego brata. Zawsze zadbał o nasz dom. W trudnych chwilach potrafił być oparciem dla mojej mamy i dla swoich dzieci, także zdecydowanie mój tata. Dziękuję. Bardzo ostatnie pytanie z tej kategorii, jakby dopełniające już państwa wizerunek. Panie Mateuszu, jakie jest pańskie życiowe motto? Powiem szczerze, że nie mam generalnie jakiegoś przeczytanego, wypaczonego motta. Niemniej jednak zawsze staram się w życiu kierować zasadą, żeby działać zarówno w życiu prywatnym, jak i w działalności społecznej w taki sposób, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Moje motto od lat jest niezmienne. Zgoda buduje. Myślę, że te słowa mówią wszystko o mnie. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy, proszę panowie, do właściwego tematu naszego spotkania, ale myślę, że te pytania dały możliwość mieszkańcom Dębicy troszkę bardziej panów poznać z tej prywatnej, osobistej strony. Szanowni państwo, jaki jest najważniejszy cel, jaki stawiacie sobie po ewentualnej wygranej w tegorocznych wyborach samorządowych? Panie burmistrzu. Mój cel to dalej rozwijać Dębicę. Mój program Zmiany dla Dębicy chciałbym realizować dalej, wprowadzając w życie przez te 5 lat. Chciałbym być blisko mieszkańców, chciałbym im służyć. Ja tutaj mieszkam w Dębicy, chodzę po tych ulicach, spotykam się z ludźmi na zakupach, spotykam się na imprezach okolicznościowych, na tych smutnych, również na pogrzebach i chciałbym być cząstką tych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Panie Mateusz. Szanowni państwo, ja przede wszystkim mówiłem to już wielokrotnie, będę chciał być prawdomówny i będę chciał, żeby mój program rozwoju naszego miasta wcielać niezwłocznie po wygranych wyborach w życie. Będę chciał na bieżąco, co pół roku z tego programu się rozliczać z mieszkańcami. Ostatnio w jednej z odpowiedzi internetowych, które niedługo się ukażą na moim fanpage'u, powiedziałem, że jeżeli, że deklaruję mieszkańcom, że jeżeli nie uda mi się zrealizować mojego programu wyborczego, to za 5 lat po prostu nie będę znowu kandydował. Natomiast to, co będę chciał zrobić niezwłocznie, to rozpocząć działania nad tym, żeby poszerzyć granice miasta i wreszcie stworzyć i uzbroić, bo to jest bardzo ważne, realne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Panowie, zakończyliśmy pierwszą część naszej debaty, a teraz w drugiej części każdy z panów może zadać po 3 pytania swojemu kontrkandydatowi. Na odpowiedź macie panowie minutę, a na polemikę 30 sekund. Pierwszego poproszę o zadanie pytania pana Mateusza Kutrzeba. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o kwestie kluczowych impulsów rozwoju naszego miasta i powiatu. Oczywiście remonty dróg, remonty domów kultury są ważne. Niestety to nie są zadania strategiczne dla rozwoju naszego miasta i poprawienia warunków jakości życia i warunków funkcjonowania gospodarczego. Jaką ma pan na to wizję, żeby w ciągu najbliższych 5 lat Dębica dostała takiego impulsu, takiego prawdziwego kopa społecznego i gospodarczego? Bardzo proszę, panie burmistrzu. Na pewno będę chciał wprowadzić te 7 impulsów, które przygotowałem dla przedsiębiorców. Myślę, że tutaj pozyskanie nowych terenów, jakże też uzbrojenie tych nowych terenów będzie dla przedsiębiorców takim zielonym światłem, gdzie będzie mogła Dębica się rozwijać. Myślę, że programy różne, które będą występować w przeciągu kolejnych 5 lat, będę chciał wprowadzić w życie, tak żeby na terenie Dębicy powstały nowe firmy, nowe zakłady pracy, żeby młodzież nie musiała wyjeżdżać z Dębicy za pracą. Dziękuję bardzo. Teraz ad vocem, bardzo proszę, tak. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, 7 punktów rozwoju przedsiębiorczości. Był to pakiet przygotowany już ponad 2 lata temu, który został nawet podpisany, był skonsultowany z radnymi miejskimi i był podpisany przez panią skarbnik i z niewiadomych powodów trafił do szuflady. Także jeżeli przez 2 lata nie udało się w tej kwestii nic zrobić, a wrzuca się do programu wyborczego, to moim zdaniem jest to troszkę gołosłowne. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Tak jak pan powiedział, co państwo jako radni zrobili w tym temacie, żeby ten program uaktywnić? Był przedstawiony to, że samorządy okoliczne nie zgodziły się na to i nie weszły w to, to było powodem. Myślę, że teraz po wyborach będzie czas na to, żeby to wprowadzić i tutaj absolutnie nie winię państwa radnych o to.
Czy jeszcze jakiś tutaj pan Matusz? Ja tylko chciałem dodać, że ten program w ogóle nie trafił na sesję Rady Miejskiej, także nie mogliśmy z tym zrobić nic po prostu. Dziękuję. Jakiś ad vocem jeszcze, panie burmistrzu? No, czy ja mam inne zdanie, ale tutaj nie po to spotkaliśmy, żeby się tutaj przyzbywać. Dziękuję. Dobrze, panie burmistrzu, w takim razie bardzo proszę o pańskie pytanie. Moje pytanie jest krótkie. Panie Mateuszu, gimnazjum numer 1. Jakie działania, jeżeli pan zostanie burmistrzem, podejmie pan w sprawie tej szkoły? Powiem szczerze, że jest to złożony problem ze względu na charakter samego środowiska istnienia szkoły i tej lokalnej społeczności, która tam wokół szkoły, wokół tych terenów mieszka. Jest to szkoła historyczna, która wychowała wiele pokoleń wspaniałych mieszkańców. Spotkałem się ostatnio z nauczycielami z tej szkoły. Bardzo długo w moim biurze wyborczym rozmawialiśmy o tym, co się w tej szkole powinno zadziałać, żeby po prostu nie stał kolejny pustostan w mieście. I moje stanowisko na dzisiaj jest takie, że powinniśmy wrócić do koncepcji jednak połączenia szkoły podstawowej numer 9 z gimnazjum numer 1. Wiemy, że szkoła podstawowa numer 9 dzisiaj jest przepełniona dziećmi. Dzieci chodzą na dwie zmiany do tej szkoły, często mają lekcje do późna. Pomimo tego, że ta szkoła jeszcze nie jest przystosowana dla tych najmłodszych klas, ale siódme, ósme klasy powinny tam sobie godne warunki znaleźć. Wydaje mi się, że na dzisiaj powinniśmy pójść w tą stronę. Dziękuję bardzo. Czy jakiś adwokat? Dziękuję. Panie Matuszu, kolejne pytanie. Panie burmistrzu, chciałem dopytać o kwestię cen wody w Dębicy. Dobrze wiemy, że zmieniło się prawo, prawda, i już tutaj są pewne regulacje na poziomie krajowym, które te ceny wody wyznaczają. Niemniej jednak ta woda w Dębicy jest nadal o 1 zł droższa niż na przykład w Stalowej Woli. I czy pan jako burmistrz miasta brał udział w przygotowaniu taryfy wodnej, która jest przygotowywana przez spółkę miejską, na podstawie której Wody Polskie te ceny wody ustalają? Ja o tą taryfę próbuję się doprosić już trzeci miesiąc i niestety nie mogę jej dostać. I w moim przekonaniu te ceny wody w Dębicy można o kilkadziesiąt groszy z powodzeniem obniżyć. Panie burmistrzu. Ceny wody są takie, jakie tutaj zostały zaakceptowane i myślę, że brałem udział oczywiście. Pan prezes wodociągu przedstawił mi te ceny. Te ceny są wyższe może niż w Stalowej Woli, ale w innych miastach można porównać, mamy te ceny niższe. Uważam również, że na cenę wody składa się projekt, który będą realizowały wodociągi, projekt dotyczący modernizacji ujęcia wody, modernizacji oczyszczalni ścieków i to pewno też powoduje, że te ceny są może za wysokie, ale uważam, że w porównaniu z innymi miastami nie są wysokie. Czy jakiś ad vocem? Tak, jeżeli można, to bym bardzo prosił. Jeżeli chodzi o Stalową Wolę, to tam również jest realizowany podobny projekt poszerzenia sieci wodociągowej i tak tą taryfę wodną udało się przygotować z korzyścią dla mieszkańców, że ta cena jest o prawie 1 zł na metrze sześciennym niższa niż w Dębicy i uważam, że to można byłoby po wyborach zrobić, żeby jeszcze raz tą taryfę wodną przeglądnąć, jeżeli się uda, to te ceny wody dla mieszkańców obniżyć. Jeżeli taka będzie potrzeba, przeglądniemy tym ceną, ale ja gwarantuję też, że u nas w ciągu 3 lat ta woda, cena tej wody nie będzie podniesiona. Nie mogę gwarantować, że tego nie będzie w Stalowej Woli. Możemy przejść do kolejnego pytania? Dobrze, panie burmistrzu, proszę o pańskie pytanie w takim razie. Panie Mateuszu, każdy burmistrz, jednym z zadań jest przygotowanie budżetu. Chciałbym, żeby się pan odniósł w trzech aspektach, czyli podatku, wynagrodzeń, jak również kredytów. Chciałbym, żeby pan podał, no bo być może, że pan będzie go akurat na końcu konsultował. I chciałbym wiedzieć, jak pan zapatruje się na podniesienie czy obniżenie podatków, wynagrodzenie i kredyty, żeby to razem wspólnie powiązać. Jeżeli po 4 listopada mieszkańcy mi zaufają i będę burmistrzem i będę mógł mieć jeszcze wpływ na kształt tej uchwały budżetowej, którą pan Mariusz przygotuje, to na pewno podatki będę chciał utrzymać na tym samym poziomie. Dopiero w przyszłym roku budżetowym będę chciał się temu przyglądać i poszukać możliwości obniżenia tych podatków, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to przede wszystkim uważam, że te wynagrodzenia powinny zostać podniesione zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w szkołach, i w spółkach miejskich, tej kadrze najniższej, która zarabia najmniej i często do ich wynagrodzenia nie jest doliczany oddzielnie staż pracy i uważam, że to powinno być wyrównane. I
trzeci aspekt, proszę mi przypomnieć. Kredyty, powiązanie z kredytami. Kredyty. No, zaciągnęliśmy kredyty na inwestycje lodowiska i domów kultury. Uważam, że miasto nie powinno zaciągać dalszych kredytów, chyba że pojawiłyby się jakieś strategiczne inwestycje współfinansowane z budżetu państwa, no to wtedy musimy nad tym siąść i porozmawiać, czy to będzie opłacalne i korzystne dla miasta. Mhm. Czy jakiś ad vocem, panie burmistrzu? Czy jeżeli chodzi o te podwyżki tylko, jaki procent mniej więcej by pan przewidział na te podwyżki? Nie chciałbym mówić procentowo, chciałbym po prostu pensje najmniej zarabiających osób wyrównać do innych, które mają takie same stanowiska w innych spółkach albo w innych szkołach, bo często jest tak, że pani sprzątająca w jednej szkole zarabia nieco mniej niż pani sprzątająca w innej szkole i uważam, że to powinno być na pewno wyrównane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnie pytanie, pan Mateusz Kutrzeba. Może zapytam, już pytałem o to kiedyś, ale może zapytam, panie burmistrzu, bardzo się cieszę, że udało się już część środków do MKS-u przekazać na podniesienie wynagrodzeń. Czy wreszcie my jako radni doczekamy się spełnienia pana obietnicy i zastosowania się do zaleceń, które płyną z audytu wykonanego w spółce? Czy wreszcie spółka będzie mogła normalnie funkcjonować tak jak inne normalnie spółki? Funkcjonuje, panie Mateuszu. To czy będzie mogła funkcjonować tak jak inne spółki? Tak, już odpowiem. Są przygotowane dokumenty, jest przygotowane sprawozdanie i protokół z kontroli, która się odbyła. Są tam wpisane kwoty i myślę, że w tym tygodniu zostaną one w jakiś sposób przekazane. Ja jestem na urlopie, także myślę, że zostaną podpisane dokumenty i te pieniążki wpłyną do MKS-u. Czy jakiś ad vocem, panie Mateuszu? Jeżeli tak będzie, to się naprawdę bardzo cieszę, bo... Zależy mi na tym, wie pan, jasne, że mi zależy na tym. Mi też na tym zależy, no. Także się bardzo cieszę z myślę, tego, co pan burmistrz mówi. Myślę, że również mieszkańcom Dębicy. Tak, na pewno. I ostatnie pytanie... To przede wszystkim mieszkańcy Dębicy na tym skorzystają, prawda? Ostatnie pytanie pana burmistrza dla pana. To już tak na podsumowanie. Panie Mateuszu, jak pan ocenia współpracę Rady Miejskiej ze mną przez te 4 lata? Tak, na luźnie. Uważam, że współpraca była poprawna. Zaraz po zakończeniu wyborów w 2014 roku stwierdziliśmy, że musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby miasto się mogło rozwijać. Także jakby tu pan Mariusz pewnie przyzna, że nie przeszkadzaliśmy, a wręcz odwrotnie. Oczywiście głosowaliśmy każde absolutorium, nawet to pierwsze, kiedy nie byliśmy jeszcze w oficjalnej koalicji, tylko w opozycji, bo umowę koalicyjną zawarliśmy dopiero w 2015 roku. Ale tu trzeba nadmienić, że absolutorium to nie jest jakby ogólna ocena pracy burmistrza, tylko to jest po prostu ocena wykonania budżetu. Według RIO ten budżet był wykonany dobrze. Jest to prosta matematyka i myśmy też w taki sposób się, myślę, odpowiedzialnie zachowali i zawsze akceptowaliśmy absolutorium. Dziękuję bardzo. Ad vocem chciałem. Proszę bardzo, oczywiście. Dlaczego pod koniec się tak wszystko pozmieniało w współpracy naszej? Na ostatniej sesji absolutoryjnej również zaakceptowaliśmy absolutorium, wykonanie budżetu, także nie zmieniło się w tej kwestii, panie Mariuszu, nic. No jak nie zmieniło się ostatnie działania, które nastąpiły po udzieleniu, pokazują, że jednak państwo nie są do końca zadowoleni z mojej pracy. Nie rozumiem, o czym pan burmistrz mówi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do ostatniej części naszej debaty. Panowie, na koniec, tak jak umawialiśmy się zgodnie z regulaminem naszej debaty wyborczej, każdy z kandydatów ma 2 minuty, żeby zareklamować siebie, przedstawić swój pomysł na Dębicę i zachęcić wyborców, żeby głosowali właśnie na niego. W takim razie poproszę może pan Mateusz Kutrzeba jako pierwszy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dębicy, chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Państwu, niezależnie od tego, na kogo Państwo oddawali głos, jakie Państwo poglądy macie, że poszliście tak licznie w pierwszej turze do wyborów. Wysoka frekwencja naprawdę świadczy o tym, że mieszkańcom Dębicy leży na sercu dobro i rozwój miasta. Chciałem Państwa zachęcić do tego, aby również licznie wziąć udział w drugiej turze wyborów 4 listopada. Jest to nasz przywilej jako Polaków, jako obywateli, pewien obowiązek, dlatego skorzystajmy z niego. Jeżeli nad urną wyborczą zdecydują się Państwo, żeby to właśnie na mnie oddać swój głos, to naprawdę będzie to dla mnie bardzo wielka rzecz i będę starał się już jako nowy burmistrz spełnić wszelkie Państwa oczekiwania i działać ponad wszelkimi podziałami dla dobra naszego miasta, dla jego rozwoju i dla dobra mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Mariusz Szewczyk.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dębicy, na wstępie chciałem podziękować za głosy oddane na mnie w pierwszej turze. Ponad 8 tysięcy oddanych głosów świadczy o tym, że Państwo akceptują mój program zmian Dębicy. Chciałbym również zachęcić Państwa do udziału w drugiej turze. Idźmy wszyscy. Od nas, od mieszkańców, od Państwa zależy przyszłość Dębicy. Oddajcie głos na właściwego człowieka. Serdecznie zapraszam na wybory na drugą turę. Dziękuję panom za udział w debacie. Przypomnę, że o przyszłości Dębicy i nie tylko, bo także o sobie rozmawiali kandydaci na fotel burmistrza, czyli pan Mateusz Kutrzeba, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Dębicy. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Pan Mariusz Szewczyk, obecny burmistrz miasta oraz kandydat na burmistrza reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Szewczyka. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia. Państwa zachęcamy oczywiście do wzięcia udziału w wyborach 4 listopada. Do zobaczenia.